Solidarność jest ciągle żywą i odnawiającą się wartością naszego życia społecznego, a nawet naszej cywilizacji. Wielkopolska ma szczególne walory, poczynając od historii, która jest bogata w dowody na to, że solidarność społeczna, solidarność między stanami, między grupami społecznymi funkcjonowała tutaj od dawna, zwłaszcza znalazło to wyraz w XIX wieku, podczas najdłuższej wojny nowoczesnej Europy, kiedy konkurencja w dziedzinie gospodarki również wymagała dobrego współdziałania społecznego i to się wyraźnie sprawdziło w Wielkopolsce. A także dzisiaj, gdy mamy już wolność w całej Unii Europejskiej, warto także pomyśleć o tym, co nas wiąże, co nas łączy. Dlatego tak ważna jest działalność niektórych organizacji. Chciałem podać przykład jednej z nich. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Postanowiliśmy utworzyć takie domy dla osób, które źle się czują w swoich domach albo nie mają po prostu w ogóle swoich domów. I spodziewaliśmy się, że będą tu żyły te osoby jakby w rodzinie naturalnej, prawdziwej. I wydaje nam się, że to się właściwie udało. Jest to takie pomaganie nie poprzez gadanie, tylko poprzez wspólne życie i nie robienie jakiejś lekcji wychowawczej. Staramy się utrzymywać sami, mamy swoje zwierzęta, krowy, konie, owce, kozy. Bardzo się zbliżyliśmy do ludzi o najdramatyczniejszych właściwie losach, po więzieniach, szpitalach psychiatrycznych, samotne matki, alkoholicy. No, chciałbym bardzo, żeby niezależnie od tego, czy ja będę żył, czy nie, żeby po prostu to się rozwijało, żeby te parę lat, które spędziliśmy wspólnie, dalej owocowały i widzę, że to się dzieje. Ostatnie czasy wielkiej transformacji w Polsce, kiedy wiele osób znalazło się poza głównym nurtem przemian społeczno-gospodarczych i trzeba było im w jakiś sposób podać rękę. Tutaj zwłaszcza Poznańska Barka, Towarzystwo Pomocy Wzajemnej, przedstawiło programy, które przyniosły ostatecznie bardzo dobre rezultaty i dzisiaj mogą stanowić pewien wzorzec dla tego rodzaju sytuacji. Kiedy tu przyszliśmy na początku, to byliśmy taką, powiedzmy, wyspą, którą właściwie tak była taka akceptacja, ale bez takiego większego zaangażowania i właściwie tak się patrzyło na nas trochę, jak nie rozrabiają, jak są tu spokojni, to niech sobie tutaj w tym domu mieszkają, niech sobie tutaj żyją za tym płotem. Natomiast dzisiaj można powiedzieć, że wyszliśmy bardzo do wspólnoty lokalnej, że właściwie staliśmy się w pewnym sensie też takim inspiratorem do wielu działań w środowiskach lokalnych, że tu przy tym stole właściwie przedyskutowane i wymyślone zostały podstawy do nowych ustaw w Polsce, do ustawy o zatrudnieniu socjalnym, do ustawy o spółdzielniach socjalnych. To tutaj właściwie była pierwsza ekonomia społeczna. Mówi o solidarności, o pomocy wzajemnej, o wspieraniu się. Popiera to dobrym zarządzaniem, współpracą społeczności lokalnych. We wszystkich nas w ten sposób odbudowuje zupełnie nowe pokłady energii, ochoty do działania dla innych. Dzisiaj my funkcjonujemy jako rodzina i ja uważam, że dzisiaj jestem, mogę się śmiało nazwać bez jakiejś pyszałkowatości, normalnym, zwykłym, uczciwym obywatelem. Uważam, że jestem dobrym mężem, że jestem dobrym ojcem. Tak naprawdę to ja w najśmielszych snach nie liczyłem, że tak szybko. Poza tym kapitalizmem z nastawieniem na zysk istnieje jeszcze ta druga sfera, która pozwala zauważyć każdego człowieka w społeczeństwie. Ważny jest mechanizm, który pozwoli, żeby z tego efektu dobrego rozwoju korzystali jednak wszyscy. Więc solidarność, wzajemna pomoc, zauważenie każdego człowieka to jest to najważniejsza wartość, która pojawia się w tym myśleniu o rozwoju społecznym.
Tu odnalazłem swoje miejsce. Funkcjonuję. Jestem bardzo szczęśliwy. Żyję. Mogę pomagać innym. Dzięki walce żyję, funkcjonuję. Zrobiłem kurs gastronomiczno-hotelarski. Zrobiłem kurs wytwórni makaronów. Założyliśmy spółdzielnię socjalną Świt. No nie byłoby pracy jedynie w polu, nie? Tak, a tak nie, nie. Raczej nie. Przyjeżdżają goście z Danii i różni goście ze stowarzyszeń. Są zaproszeni mieszkańcy też wsi. Gdy pani pyta, czy inwestując swe pieniądze w lokalne inicjatywy mam poczucie, że zmieniam świat na lepsze, to muszę uczciwie powiedzieć, nie da się zmienić całego świata, więc bądźmy skromni. Ale to nie zwalnia nas, by niwelować różnice wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe.